Witam, a w ogóle z tej strony zapraszam do kolejnego odcinku Enter the Gungeon. Dzisiaj zagramy Marinę idąc po kolei, po niesamowitym sukcesie pilotem. Myślę, że moje morale trochę się poprawiło. Dobra, czyli z tobą już nic nie mam do pogadania. Mam 7 dukatów, kredytów, dukaty są gdzie indziej. Tutaj powinny być nowe rzeczy, ale nie jestem pewien, czy mnie będzie stać na cokolwiek. A, działa nauki, nanomaszyny. Muszę mieć nanomaszyny. Nanomachines son. One 10 kosztują kredytów. To kupmy na razie działo nauki. I guess na nic innego mnie nie stać. Chociaż może pójdźmy do globlu profesora. Glob coś tam. Nie pamiętam, jak ty się nazywasz, kolego. Przepraszam. Buty owada, gąbka, pistolet plagi. Kupmy pistolet plagi. Od razu go sobie tutaj zrobię i okej. Drogę. Ku zabiciu smoka i zdobyciu reszty części dla naboju, który może zabić przeszłość. Byłoby fajnie, jakby się udało, abym mógł się zająć zabijaniem przeszłości. Katy, do mnie przybądźcie. Teraz tylko nie daj się trafić i będziesz w dobrej sytuacji. Yeah! I na początek niebieska skrzynka. Dobra. Pewnie ją otworzę, ale to jeszcze zobaczymy. Okej. Jeden dukat za cały ten pokój. Excuse me. Czy ja coś zrobiłem, żeby cię obrazić, gro? Okej. Jeszcze tu jesteś. Już nie. A, granat. Coś jeszcze? A, książka jeszcze. Dałem. No i okej. Lustro. Czyli klątwa za brązową skrzynkę. No to poza klątwą to za darmo. Nie było łatwo. Nie było warto. Not worth. W sumie to nawet nie wiem, czy ten pistolet jest lepszy od tego, co teraz mam, podstawowego. Nie wiem, czy trafiłem go. No jo. Wydaje mi się, że mniej więcej tyle samo wrażeń zadaje. Także dużej różnicy to nie robi. Albo i trochę więcej, jakiś szybciej tego Gun Knighta zabiłem. Zapędził mnie w kozi róg. O, ale tutaj już nie powinienem uderzać. Okej. To było słabe. No, przynajmniej odzyskałem całe hapeki. Not bad. Amunicja. Ciekawe, do czego mi się przyda. Do niedokończonej broni, której nie użyję. Chcę najpierw sklep znaleźć. Kupić ten klucz. Zobaczyć, co jest w niebieskiej skrzynce. Może dostanę jeszcze jakieś klucze. Byłoby miło. Ja nie lubię pokoi z nabojami. Nie dość, że mi nic nie dają, to jeszcze są irytujące i ciężkie do trawienia. Nie kupuję mapy. Myślałem, że jest lepsza. Zostałem oszukany. Więcej cię nie kupuję.
Nie, to się nie opłaca. Chyba, żebym po prostu na samym początku znalazł, już trudniejszego piętra znalazł sklep, powiedzmy na czwartym piętrze, tam była mapa. Wtedy bym ją kupił. No nie, wysadziłeś... Wow, wysadziłeś mi moją beczkę. Jestem zawiedziony. Jesteśmy zawiedzieni twoim postępowaniem. Dobra, 3 dukaty to nie jest nic do wzgardzenia. Zobaczmy, co nas teraz czeka. Czyli tak, niebieską na pewno otwieram. Brązową może otworzę, może nie. Tak, czyli brązowej będę miał pasywny item albo coś do zastąpienia mojego dropu amunicji. Dobra, nie jest źle. Technika stóp wzrok wywrotka przyspiesza. Zawsze coś. Strzelba. Nie wiem, czy strzelba będzie lepsza niż podstawowy pistolet, ale spróbujmy. Na Stevena Seagala. Zawsze to jakieś zatrucie i myślę, przerzucę się. O, no naprawdę. What the heck? Jak ja nie lubię grać na walczyć do Stevena. Czemu się nie zatruwasz? No. No. Wydaje mi się, że strzelba nawet więcej obrażeń zadaje. I tak już Flawlessa nie dostanę, ale... A. Nie wiem czemu, ale naprawdę mam z mewą po prostu najgorsze problemy. Nie wiem, nie, mój zwierzęcy umysł nie potrafi ogarnąć, co tam mewa robi. Magnum czy AW? Strzelbolet, jeszcze coś innego. Okej. Okay. Ups. Dobra, to w takim razie na tyle. Wracam do niedokończonej broni i nią, myślę, będziemy czyścić pokoje. W sumie to by było fajne, jakby w kuźni można było coś z nią zrobić, no bo w końcu sama tam właśnie kowalka kuje właśnie niedokończoną broń. Także no, to by był fajny quest, jakby można było tam coś do niej iść. Dun! Nie. A! Mam wrażenie, że to jest gorsze od podstawowego pistoletu. Mam takie naprawdę szczere wrażenie. O nie! Mój arch nemesis! Jestem za głupi, żeby ten pokój rozwiązać. O! Nieważne. Wcale nie jestem taki głupi. To było bardziej przez przypadek. Jak mam być szczery. Come on. Ej, całe serduszko dla mnie. Co to za pokój? Pierwszy raz to widzę. Hop. O, te drzwi. Zaraz, tutaj żeby wejścia potrzebuję albo 100 dukatów, albo dużej ilości klątwy. Czy jedna klątwa wystarczy? Bo jestem przeklęty w tym momencie. Poczekam, zobaczę, czy mi się 100 dukatów uda zbierać, bo naprawdę nie pamiętam, czy tylko jedna klątwa jest potrzebna, czy jednak więcej. A 100 dukatów jestem pewien. Yo! To było wredne, co wy zrobiliście.
Wybuchnij obok niego. Yes. Yes. Uj, znowu tutaj coś ciekawego mnie czeka. Gunmancha. W sumie nie mam najlepszych broni, to dam ci niedokończoną broń i strzelbę czy strzelbolet. I myślę, że strzelbę. Nie lubię tej broni mimo wszystko. Daj mi coś fajnego. Gimi, gimi. Co to? To Magnum? Nie, 38 special. Dla ciekawskich. Ulubiona broń każdego detektywa. Okej, okay. Fajnie jest. Zobaczmy, jak się sprawuje. Dobra, w tym pokoju nic interesującego mnie nie ma. Wracając do zbierania dukatów, żeby tam wejść. Szczerze to nawet nie wiem, co jest za tymi drzwiami. Ja, całkiem. Podoba mi się. Akurat do czyszczenia pokoju, myślę. Tak tylko do tego amunicję teraz mi zużyto. Dobra, ciebie jeszcze odwiedzę. Mam cię na radarze. O, tego słowa szukałem, tak. Zieloną na pewno chcemy otworzyć. Yeah! Technika stół. No, come on. Okej. Okay. Na razie nic od ciebie nie kupuję, nawet klucza. Okej. Okay. Czyli masz pistolet plagi, który odblokowałem, ale... Nie. Nie, nie sądzę, że będzie to jakoś... Chociaż... Yo! Tak ja nie lubię strzelbiaków! To są takie tankowate. Ej, coś mi mówi, że do 100 dukatów to ja nie dojdę na tym piętrze. Ale mogę się mylić. Ha. Wprost to w moją pułapkę. No tak naprawdę to nie moją, ale pułapkę niemniej. Nie! Nie! O! Shit! Kamikadze jedne. Ta. I ślepak dla mnie. Jej. Amunicja do mojego 38 specjala. Sweet. I boss. Excuse me? A, jeszcze tu jest przejście. Dobra, już myślałem, że coś umknęło mojemu umysłowi. Okej. Okay. Także quest... Naprawdę? Nie, ty się do mnie nie zbliżasz, dżentelmenie. Okej. I do mnie dukaty. Sam nie wiem, kurczę. 15 dukatów mi brakuje. Wydaje mi się, że to nie jest... Nie za dobrze. Chyba nie uzbieram. Zależy, ile pokoi zostało. Haha, no dobra. I nawet nie będę miał klucza, żeby obę otworzyć. I chyba, że od bossa dostanę, co nie jest takie nieprawdopodobne. Dobra, idziemy do bossa. Myślę, że od bossa 13 dukatów dostanę. I mamy kaburatora, to dobrze, bo w takim razie... Nie!
Yo, odejdź proszę. Potrzebuję przestrzeni trochę. Proszę się odsunąć ode mnie. Czemu to tak mało damage'u zadaje? Ach, nie! God damn it! Ta walka się za długo ciągnie. No nie wierzę po prostu. W życiu takich dobrych dodżów nie robiłem, a i tak 5 summer wabu, ale dostałem kałasznikowa za nią. No i nie stać mnie, cholera jasna. Braknie mi tylko... Dobra, wchodzę. Mam nadzieję, że moja jedna klątwa wystarczy. To taką naprawdę szczerą nadzieję. Yes, wystarczy. Ile ty kosztujesz? 15, dobra. Za 15 to cię wezmę. Nie, źle mnie zrozumiałeś. Dobra, to najpierw może to zrobię, to się odbije. Tak, pójdzie tutaj i tutaj, to ty musisz być na górze zaraz. Niech użyję swoich skillów matematycznych na obliczenie. Teraz. Yes! Matma rządzi! Teraz ciebie jakoś tak muszę uderzyć pod tym kątem. Yes! Dobra. Teraz ciebie, ty będziesz najtrudniejszym dziadem do trafienia, mi się wydaje, przez ten zielony bloczek. Wydaje mi się, że tak. O! Dobra, teraz cię trafię. Yes, czyli 3x4, nieźle. Zielona skrzynka za free, znaczy za 15 dukatów i marszałek nicości. Nice. Czy macie coś fajnego? Mikstura przyjaźni. Kluczy chcesz, to niestety nie bardzo. Krew. Kupiłbym pradawnego ślepaka. I w sumie łowcę. Będzie klątwa dodatkowa, ale łowca jest dobry. Chociaż szkoda, że nie masz latania. Naprawdę, latanie by mi się przydało. Dobra, kupię pradawnego ślepaka. Ciebie użyję do tego. Dobra. No i co? I to by było chyba na tyle w takim razie. Okej, okay, to było ciekawe doświadczenie. Kupmy klucz. I którą skrzynkę otworzymy? Tą, do której mam bliżej. Co mi dasz? Dasz mi strzelbo... kuszo strzelbę. Dobra. Nic dobrego. Coś dostaję, same medikorowe bronie. Mediocre. Cholerne miniony. Dobra. No ale co, strzel wolet. Myślę, że nim będziemy rolować, a AK zostawimy sobie na bossy. Albo marszałka. W sumie mam dosyć dziwny zestaw broni. Dziwny w sensie tym, że nie mam nic oczywiście dobrego na bossy, ani do... O,
Oż, oż, o. Co to za pokój? What the heck? Nie. Nie. Please. Stop. Dobra, mogę wrócić do ciebie. Yo! O Boże. Co to za pokój jest? What the heck? Naprawdę, kurczę. Jeszcze ten champion mi się tam trafił. Okej, za dużo klątw mam. Zdecydowanie. Dobra. Mogę przejść. Haha. Nie. Teraz tu się muszę bronić. Tudum, tum, tudum. Tudum, tum, tudum. Tudum, tum, tudum. Ostatni bastion ludzkości. Później z tobą porozmawiam. W sumie to jest fajny tryb, ale tak naprawdę powiedziawszy, to jest fajny tryb w każdej grze. Tak sobie pomyślałem, że w sumie byłoby fajnie, jakby dali... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. A. Nie umrę w ten sposób. Nie, nie zgadzam się. Nie. I will survive. A. Dobra, zrobimy tak. Jeszcze. O, nie. O, nie. Chcę nie umrzeć. To jest moje marzenie w tym momencie. A, A! Holy moly! dobry żart. Dobry jok, Milonie. No, wyciągam AK, bo wydaje mi się, że marszałek zadaje więcej damage'u, tylko że będzie na bossy. Tak, sklep, ratuj mnie, Milonie. Tankujesz dosłownie wszystko. A. A. Okej. Jest dobrze, jest nadzieja. Jest nadzieja. Gdzie jest sklep? A. Through the fire. Shit. Znaczy, jak wiem, że klucz mi tam leży, to w sumie sobie armor najpierw kupię. Cofnę się po klucz. Powiedziałem, cofnę się po klucz. I potem myślę, kupię po prostu następny klucz. Na razie ja potrzebuję jakiegoś bufora, żeby po prostu nie zginąć od razu. Tak, o tak. Póki nie żyjesz. You are dead. Not be surprised. Boże, oni coraz skąpiej te teleporty rozstawiają. Przecież mi biegać do tych skrzyń, cofać się. Opaska na oko. Okej, trafię mocniej, ale rzadziej. Czyli mniejsza celność, większy damage.
zwiększa zadawane obrażenia kosztem celności. Runy wyryte na tej skórzanej opasce opisują układ z Kalibrą, boginią broni palnej, w zamian za postrzeganie głębi pogłosławi każdy wystrzelony nabój. That's fair. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale większy damage to większy damage. Nie! No nie. No jo, ile ty możesz przyjąć na klatę? Ciki briki. A. Holy macaroni. Nie. Nie. Boję się. Najgorszy możliwy strzał. Nie. O nie. Dobra. Dobra. Jest okej. Okay. Jest dobrze, przejadę się tym wagonikiem. O nie. Czemu w to wlazłem? Znaczy to... O. Na przykład moment, kiedy odcinek jest dosyć długi, nie chcesz go zaczynać od początku, ale zginąłeś na trzecim piętrze i w sumie chciałbyś go zacząć od początku. Ale myślę, że to niestety będzie tyle. Niestety tutaj nie popisałem się umiejętnościami, ale cóż, bywa i czasami taki odcinek. Tak. Do następnego odcinka, dzięki wielkie za oglądanie, na razie.